widok o godzinie 6:20 ze schroniska Dibona. Natomiast nad schroniskiem jest szczyt Tofany di Roses, 3326 metrów. To jest pierwszy odcinek naszej drogi dzisiejszej. Przeszliśmy 200 metrów, mamy dość. Tak, po przejściu 200 metrów. Już dzięki. Tam, gdzie jest to schronisko, ten budyneczek, to tam się udajemy. Imponujące skały. Tu poniżej widać, jeszcze chmury się unoszą. To jest ta poranna mgła. To właśnie jest jedno z wejść. W tej chwili mgła się tak szybko unosi, że wierzchołek Tofany di Roses, który niedawno żeśmy widzieli, już jest zakryty przez mgłę. Dobra, teraz może tu. Punta Ana Altaturnia w południowej grani Tofany di Mezzo. Jej kątem, opadającym prawie pionowo ku schronisku Rifugio Pomedes, poprowadzono bardzo trudną i niezwykle eksponowaną feradę. Właśnie się na niej znajdujemy. Po jej przejściu możemy kontynuować podejście na Tofanę di Mezzo lub zejść z grani zarówno na stronę zachodnią ku schronisku Rifugio Giussani, jak i na wschód ku Rifugio Ravales. I tam właśnie zejdziemy. Trasa ferraty wymaga dobrych umiejętności technicznych i odporności na przepaście. Zalecana pełna autosekuracja i kask. Punktem wyjścia na ferratę jest schronisko Rifugio Pomedes, 2303 metry. Trasą 323 podchodzimy około 90 metrów w górę, po piergach, pod ścianę wschodnią do tablicy oznaczającej początek ferraty. Pierwszy odcinek nie jest trudny, prowadzi ukośną półką do grani. Od tego miejsca zaczyna się znacznie trudniejszy fragment. Spinamy się w bardzo stromej skale, blisko ostrza kantu, tylko czasami trawersując na ścianę. Właśnie te trawersy są najbardziej powietrzne i trzeba sporo odwagi, aby je przechodzić. Stopy opierają się tu na wąskich listewkach, a pod nimi widać piergi kilkaset metrów w dole. Wychodzimy na wierzchołek. Niezła panorama, szczególnie na południe, w kierunku Croda da Lago. Schodzimy z wierzchołka w łatwiejszym terenie.